jedziemy karmić pszczoły z wrzosą. Dzisiaj typowo jesienna pogoda w Anglii. Nie wiem ile jest, o widzę, 14 stopni, godzina 13. Jadę nakarmić pszczoły, które były w tym roku na wrzosie. Pierwszą dawkę jaką dostały to był invert. Tam niewiele już było w gniazdach, jak widzieliście na poprzednich filmach. No i dzisiaj jadę im dolać znowu większość invertu. Mam prawie całą beczkę invertu, która została z ostatniego razu. No i odrobina syropu cukrowego, tak żeby po prostu te podkarmiaczki miały po 5 litrów, żeby były wypakowane do pełna, bo na tamtą pasiekę jeżdżę dosyć rzadko, tak raz w tygodniu najczęściej. Nie wiem, czy będę miał jeszcze pszczoły w tamtym roku w tym miejscu, bo wkurza mnie to trochę, bo one są na tej firmie i po prostu muszę tam być do godziny 5, czyli muszę iść do pracy wcześniej, żeby wcześniej skończyć i żeby pojechać tam przed zamknięciem firmy, bo tam jest ta elektryczna brama, jak widzieliście, i jakby nie ma się jak dostać, a nie chcę, no nie ma, nie można po godzinach pracy, po ich godzinach pracy przyjechać. Więc no jest to utrudnione, a wiecie, ja bym chciał mieć dostęp na pasiekę wtedy, kiedy tylko chcę. Jak się zacznie już maj, okres rojowy, to chciałbym tam być wtedy, kiedy tylko chcę, a nie wtedy, kiedy tylko mogę. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jedziemy tam. I co? Zobaczymy się już na miejscu. Cześć. Tak przy okazji, jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Przyszłość prawdziwa jesień. Pada. Właśnie jedziemy przez wioskę, która jest nieopodal mnie. Drogi w niektórych miejscach są już pozalewane. Pada już blisko całą dobę. Taki dosyć intensywny deszcz. Teraz tak jakby tylko ustało. Lekko kropi. Ale no nie jest ciekawie. I się obawiam, że nie będę mógł podjechać do pszczół. Tak sobie właśnie teraz pomyślałem. Bo już ostatnio tam był problem. A dzisiaj będzie tylko gorzej. Zobaczcie sobie, ile tutaj jest wody. Tam było więcej, gdzie przed chwilą byliśmy. Tam było jej naprawdę bardzo dużo. Takim jeepem się przewalił bez problemu. A tutaj jeszcze chciałem wam coś pokazać. Jakieś niespełna 2 km ode mnie jest farm shop. To jest tamten budynek, który widzicie. I tam sprzedaje miód. W takich farm shopach przeważnie sprzedawana jest taka żywność premium. Tam raczej nie przyjeżdżają ludzie, którzy kupują w Aldiku. Tam raczej przyjeżdżają tacy bogaci ludzie, którzy chcą jakieś na przykład wędliny, to wiecie, prosto od rzeźnika. Takie, tam są po prostu lokalne produkty z takiego lokalnego chowu. No i między innymi trafił też tam mój miód. Kiedyś pojechałem tam, zobaczyłem, że na półkach nie mają miodu. Zapytałem, czy nie chcieliby sprzedawać mojego miodu. Oni odpowiedzieli, że mają już kogoś z miodem. Z tym, że ktoś mieszka daleko i jak chcą kilka słoików, to ktoś im nie chce dowieźć. Ja powiedziałem, że mieszkam blisko. No i powiedzieli, że wezmą tam na próbę, chyba wzięli wtedy 10 słoików tego miodu. No i tak biorą już od ponad pół roku. Myślę, że ponad pół roku biorą ten miód ode mnie i całkiem spoko to wygląda. Chciałbym właśnie sprzedawać większość miodu w takich farm shopach, w centrum ogrodniczym, w centrach ogrodniczych też sprzedaję miód i to jest takie najlepsze miejsce, bo te miejsca biorą przeważnie podobną, taką samą ilość co miesiąc tego miodu, jest taki stały przychód i no i to jest fajne. Tutaj pościągałem już karmidła. Zobaczyłem właśnie pod ten daszek, no i pszczoły jest całkiem sporo. Tak kratę dałem odgrodową, bo nie chciałem już jej zabierać. Pszczół trochę jest. Zobaczmy jeszcze do tego ula. No, tu się zaczyna atak.
O kurcze. A, to jest folia. Też jest sporo pszczoły. O, tak to wygląda. Ramki wszystkie pełne, więc widzę, że nawet widzę zasklepiony pokarm. Więc nie jest źle. A ja idę je podkarmić. Tak jak widzicie, podolewałem im, a i to można powiedzieć, że aż szczubem. Tutaj jest najwięcej cukru, tak jest mniejsze chyba pół inwertu i reszta to cukier, a tutaj jest praktycznie sam inwert, tylko je tak troszeczkę jeszcze podolewałem, żeby więcej miały tego. Karmienie skończone, mówię, tam są na przodzie samochodu. Ja sobie zostawiłem wtedy kamerkę na masce. Wygląda na to, że coś mają już zasklepione, ja jeszcze nie sprawdzam. Chcę, żeby pobrały ten pokarm. W przyszłym tygodniu chcę do nich przyjechać i już sprawdzić, ile mają tego pokarmu. No i ewentualnie od tego momentu, jak sprawdzę, to im coś doleję. No ale tak troszeczkę jestem spóźniony, bo nie dość, że te pszczoły były na wrzosie, to są dość późno podkarmione. Dzisiaj mamy, nie wiem który mamy, ale tam 9, 10, nie, dalej będzie, któryś nasty już październik, a więc trochę późno. No ale jak dostały, wiecie, dostały dwie dawki inwertu po 5 litrów, czyli 10 litrów łącznie, więc spoko, powinny być tam w miarę coś tam już powinny mieć w tych gniazdach. Faktem jest to, że całkiem puste nie były, chociaż wiele nie było. Powinno być ok. Pszczół jest sporo, nie sprawdzałem we wszystkich, sprawdziłem tylko w tych dwóch ulikach z brzegu. Pszczół jest sporo, wiadomo, tej pszczoły jeszcze dużo opadnie. One zostały też odymione. Ostatnio jak chyba u nich byłem, tak, ostatnio jak u nich byłem, to zostały odymione, tam coś warozy spadło. Więc jakieś tam doleczenie. Masakra, tak deszcz pada, że już się ciemno robi, zapalę światełko w samochodzie. Ale tematem dzisiejszego odcinka jest, ile miodu zebrałem średnio z ula w tym roku. I no co, no ten rok, jak wiecie, to porażka. Wczesna wiosna była bardzo, no zimna, deszcze, wiatry,
rzepaku, który był około 400-500 metrów, jak dobrze pamiętam ode mnie, nie za wiele przyniosły. Okazało się, że taka odległość od rzepaku w takich warunkach atmosferycznych no, nie sprzyja. Kolega, który miał rzepak przy samych ulach na przyczepce, tam mu polały pszczoły dużo, dużo więcej niż u mnie. U mnie jednak ta odległość przy tej samej pogodzie zrobiła sporą różnicę, więc no, to już było pierwsze niepowodzenie. No i później lipa w lipcu odwaliła coś, czego wcześniej nie odwaliła, przynajmniej dla mnie. Tutaj kolega Kacper też sam mówił, że to chyba jego, w sumie chyba był jego najgorszy rok, jeśli chodzi o lipę. No z lipy no to no, przyniosły śladowe ilości, tam nie pamiętam, chyba wyszło 220 kg z wszystkich uli, więc no słabo. Ale średnia z ula to było dokładnie 17,8 kg. Mogło być gorzej, ale kurde, no liczyłem na więcej. Rok wcześniej było dużo, dużo, dużo lepiej. No a w tym roku 17,8 kg na ul to nie za wiele. Miodu jest wystarczająco, żeby zaopatrzyć te moje sklepy, które mam, sprzedać jeszcze coś na eBayu, na stronie internetowej i po znajomych, i powinienem tak się zamknąć dosłownie, że ten rok, że powinno wystarczyć mi tego miodu do końca roku. Jeżeli będę widział, że z miodu się wyprzedaje, żeby nie stracić tych moich starych klientów, będę starał się miód ściągnąć z eBaya, bo jakby na tamtych klientach mi najmniej zależy. eBay bierze dosyć duży haracz na stronie, więc wiecie, ten profit nie jest aż tak duży. Wolę sprzedać gdzieś po prostu po tych moich miejscach, dla których po prostu miód muszę zawsze zaopatrzyć, no bo jeżeli jakiś sklep ode mnie kupuje i teraz ja mu powiem, że nie mam miodu, to oni prawdopodobnie nie będą czekać, tylko znajdą sobie kolejnego pszczelarza i wtedy to już koniec. Tamten pszczelarz zostanie tak długo, jak będzie miał miód. A ja do tej sytuacji nie chcę doprowadzić, więc muszę trzymać rękę na pulsie. Priorytety to są właśnie te sklepy, później jacyś tam ludzie, moi znajomi, no i następnie takie inne miejsca, w których sprzedaję, jak właśnie eBay i moja strona internetowa. Chętnie zrobię Wam odcinek o tym, ile dotychczas zarobiłem z miodu. Nie jest to jakaś tajemnica, ja chętnie zrobię taki odcinek, wyszczególnię mniej więcej, ile tam wyszło samej sprzedaży z eBaya, ze strony, z tych sklepów, ze sprzedaży po ludziach, po prostu po znajomych, na jakichś tam lokalnych grupach też sprzedajemy na Facebooku. Więc chętnie zrobię o tym odcinek. Jeżeli będziecie zainteresowani, to dajcie znać. Po prostu polubcie ten film lub dajcie jakiś komentarz, ja chętnie się z Wami podzielę. Podzielę się też z Wami wielkością słoików, chociaż wiecie, jakie słoiki, w jakiej wielkości słoiki sprzedaję i jak to wychodzi. Jakie są prowizje na przykład na eBayu. Więc co, oglądajcie mnie, subskrybujcie kanał, mam nadzieję, że wleci niedługo troszeczkę więcej ciekawego kontentu. Patrzcie, jak mi szyba zaparowała, teraz będę musiał odpalić i chwilę poczekać, żeby stąd wyjechać. No i tak to wyszło, no rok nie jest rewelacyjny, ale w przyszłym roku mam nadzieję, że odda mi podwójnie, albo chociaż niech będzie po prostu dobrze. Miej takie 30 kg z ula, to już bym był całkiem zadowolony. A 30 kg z ula to można było tak naprawdę zebrać z samej lipy. Więc jakby normalnie było, jak rok wcześniej. Rok wcześniej było dosłownie, nie wiem, po 3-4 nadstawki, te pół nadstawki całkowicie zalane, w 100% zasklepione miodu. One by jeszcze więcej przyniosły, ale ja już nie miałem nadstawek. Skąd dokładać i tak to wyszło. Nie wiem, jak tam u Was rok wyszedł, w Polsce też, nie? Zależy gdzie, w Anglii też zależy gdzie, ale chyba w większości, no to ten mój teren no po prostu nie wydał. Niektórzy byli zadowoleni, obserwuję tam grupy facebookowe i niektórzy byli całkowicie zadowoleni z tego roku, nie narzekali, ale część moich znajomych narzekała, że ten rok był najgorszy z dotychczasowych, więc no to jest też jakieś pocieszenie, że to nie ja zawiodłem prawdopodobnie, tylko po prostu tak się stało, no nic nie zrobię. W przyszłym roku te pszczoły będę miał też w kilku miejscach, więc mam nadzieję, że jeżeli będzie coś nie tak z jakimś pożytkiem, to po prostu z innego zbiorę więcej, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ja będę już kończył. Wy no po prostu subskrybujcie ten kanał, to mnie zachęca do
tworzenia nowego kontentu. Możecie dać podrzucić jakieś tematy, które Was interesują. Ja je chętnie omówię w jednym ze swoich filmów. No i tyle. Ja nie będę więcej przedłużał. I tak przedłużyłem do tego momentu dość mocno, żebyście usłyszeli liczbę. Dobra, ja kończę. Trzymajcie się i cześć.